Dziękuję panu burmistrzowi. To teraz prosiłbym o zabranie głosu przez dyrektora Przekultury w Rybnicach, panią Teresę Lisak, z prezentacją dotyczącą oferty kultury. Dziękuję bardzo. Zaczynamy od logo Ośrodka Kultury, którym posługujemy się od 20 lat. Tu zebraliśmy myśli, które odzwierciedlają sens istnienia kultury. Kultura stanowi o tożsamości narodu. Jest dobrem zbiorowym, zbiorowym dorobkiem, owocem wysiłku wielu pokoleń. Kultura to duchowy i materialny dorobek danego społeczeństwa. Dzięki niej łączymy w spójną całość przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kulturę tworzy człowiek, ale zarazem jest przez nią kształtowany. Kultura powinna podlegać ochronie i stałej trosce. Realizowane zadania mają na celu stworzyć jak najlepsze warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy, wartości kulturowe. Edukacja kulturalna naszej gminy polega na udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury. Są one realizowane cyklicznie lub okolicznościowo. Dzięki nim mieszkańcy mogą być obserwatorami lub współtwórcami życia artystycznego poprzez uczestnictwo w uroczystościach, konkursach, wystawach, koncertach, a także prezentując swoje prace i umiejętności twórcze. Mogą uczestniczyć w różnych formach zajęć stałych i warsztatowych. Uczestnictwo osób może być grupowe lub indywidualne. W doborze form staramy się zaspokajać potrzebę twórczej aktywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań twórczością ludową, grą na instrumentach, śpiewem, tańcem, teatrem, fotografią i innymi. Propozycje Ośrodka Kultury kierowane są do różnych grup wiekowych, osób o różnych wrażliwościach artystycznych. Bogata propozycja przyciąga wielu uczestników życia kulturalnego. Obserwujemy, iż co roku dochodzą nowe osoby. Nie zapomnijmy, że Ośrodek Kultury skupia amatorów, czyli rozbudza i daje podstawy zainteresowań artystycznych odbiorców. Osoby zainteresowane spotykają się w czterech placówkach w Rybnicach, w Lubczy, w Kowalowej, to na Ludowo, tak tematycznie bardzo, i zarazowe różnorodnie, jak pozostałych. Ośrodek Kultury z siedzibą w Rybnicach prowadzi obsługę biurowo-kadrową, księgowo-rachunkową i zarządczą. Prowadzimy wynajem pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Kultury w Rybnicach i w Zalasowej. Użyczamy pomieszczenia, prowadzimy i organizujemy wydarzenia kulturalne w Skiflerzu oraz remizie OSP w Rybnicach. Tak wygląda siedziba Ośrodka Kultury, państwo znają. Ośrodek Kultury z siedzibą na ulicy Księdza Jakuba Wyrdy posiada w swoich pomieszczeniach świetlice, pokój internetowy, salę wystaw, pomieszczenia biurowe. Użyczamy naszych pomieszczeń na szkolenia, spotkania jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń działających na terenie gminy, Urzędowi Pracy w Tarnowie, Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego i innym. W remizie OSP sala udostępniana jest bezpłatnie stowarzyszeniom, jednostkom organizacyjnym gminy, instytucjom działającym na terenie gminy, takim jak Zarząd Miasta, Kołopań, OSP, Klub Seniora, Związek Hodowców Gołębi, Młodzieżowa Rada Gminy spotyka się albo w Spichlerzu, albo właśnie w OSP, GOPS-owi, Stowarzyszeniom Nasze Dzieci, placówce wsparcia dziennego, placówką właściwie są dwie. Odbywają się w niej zebrania sołtysów, komisji wyborczych, spotkania tematyczne z mieszkańcami oraz realizację projektów. W wyżej wymienionej sali Ośrodek Kultury w Rybnicach prowadzi stałe zajęcia w czwartki, piątki, soboty oraz zajęcia feryjne i wakacyjne. I tu w tym właśnie Spichlerzu pięknym, zabytkowym, takie propozycje, czy takie w ogóle wydarzenia i okoliczności występują. Czyli spotykamy się ze stałym zwiedzaniem Spichlerza, to było właśnie taką stałą propozycją od czerwca do września, piątki, soboty i niedzielę. W ogóle Spichlerz jest ogólnodostępny po wcześniejszym uzgodnieniu. Odbywają się tu lekcje regionalizmu, czyli niektórzy zwracają się do nas o prowadzenie, o mówienie, co tutaj właśnie mamy w Spichlerzu. Tu również wprowadzamy własne wystawy organizowane przez Ośrodek Kultury, czyli wystawę szopek, pisanek, koronek, bibułek.
tu się odbywają przegląd kolędniczy, Dni Muzyki Chrześcijańskiej, tłusty czwartek, babski comber, nazywamy potocznie, tu się właśnie odbywa. Realizujemy spotkania warsztatowe, czyli tych właśnie, jeżeli dostajemy zewnętrzne jakieś właśnie wsparcia, to tutaj te zajęcia się odbywają. Spichlerz udostępniony jest stowarzyszeniom, instytucjom, jednostkom organizacyjnym. I tu się też powtarzamy, Rada Młodzieżowa, Szkoły, Gimnazja, GOPS, podmioty zewnętrzne, Radio RDM Gościu u nas, Pobudżańskie Stowarzyszenie Rozwoju. W Spichlerzu odbywają się seminaria, spotkania tematyczne dla mieszkańców, spotkania regionalne, Marka Karpacka, Trzy Korony Pogórza, sesje zdjęciowe też się tu odbywają i nagraniowe oraz właśnie realizacje projektów. Godziny pracy Ośrodka Kultury w Rybnicach od 8 do 20, czyli cały dzień od poniedziałku do piątku. W chwili w Ośrodku Kultury w Zalasowej, to jest właśnie siedziba, też pewnie Państwo znają siedzibę Ośrodek Kultury, filia Zalasowej posiada salę boiskową, pomieszczenie i przeznaczenie na wynajem, imprez okolicznościowych dalej odbywają się właśnie oprócz naszych zajęć, też mogą się odbywać imprezy okolicznościowe. Z pomieszczeń korzystają jednostki organizacyjne gminy, stowarzyszenie gminy, gminne takie jak Koło Gospodyń, Stowarzyszenie Zalasowia, OSP, Szkoły, Sołtys, Klub Miłośników Poezji i organizacje zewnętrzne. I godziny pracy w Zalasowej od poniedziałku do piątku od 13 do 21, natomiast w sobotę 8 do 13, tu już docelowo orkiestra Lenta ma próby. W Lubczy filia posiada świetlicę i pokój internetowy. I godziny pracy w Lubczy od wtorku do piątku od 13 do 21, w soboty od 8 do 16. Oczywiście te godziny są przekonsultowane w społeczeństwie, dlatego że na przykład dyspozycyjność w Rybnicach od 8 do 20 nie konsultujemy, bo wiadomo, że cały dzień. Natomiast jeżeli chodzi o świetlicę w Lubczy czy w Zalasowej, to dziewczyny zmieniają czasem godziny względem potrzeb środowiska. I tu docelowo zajęcia, które są organizowane w Ośrodku Kultury w Rybnicach. W poniedziałek zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci przedszkolnych, godzin 17 na przykład, bo podajemy bardzo szczegółowo dzień i godzinę. O 18 szkoła tańca dla dzieci od 6 do 11 lat, o 19 Calanetics. Prowadzi pani instruktor Małgorzata Siwek-Słomska. We wtorek o 15 kółko tworzenia stron prowadzi instruktor Janusz Siemek, o 17 kółko dziennikarskie też Janusz Siemek, o godzinie 19 grupa teatralna dorosła prowadzi pani Małgorzata Siwek-Słomska. W środę o 17 grupa fotoaktywnych, Stanisław Stańczyk prowadzi te zajęcia, we czwartek o 14.30 nauka gry na keyboardzie, akordeonie Janusz Siemek, od 17 do 19 zajęcia taneczne dla młodzieży szkolnej, o 19 aerobik pewnie dla wszystkich, prowadzi pani Małgorzata Siwek-Słomska. We czwartek również zajęcia są w remizie, bo tutaj chcemy to przedstawić, że w tym samym czasie na ulicy Wyrwy, jak, tak samo jak też w remizie, zajęcia się odbywają we czwartki i o godzinie 14.30 są to zajęcia indywidualne, o 15.30 próby zespołu wokalnego wiolinki, młodsze, starsze wiolinki, później zajęcia indywidualne o 17.30 i prowadzi pani Justyna Pieniądz. W piątki w remizie o 14.30 rytmika dla smyka, zajęcia umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych, zabawy rynkowe przy muzyce, nauka gry na instrumentach, perkusyjny, śpiew, piosenek. O 15.30 próby zespołu gitarowego grupy młodszej, za godzinę próby zespołu gitarowego grupa starsza. O 17.30 zajęcia indywidualne prowadzi pani Justyna Pieniądz. W piątek sala Ośrodka Kultury, spotkanie o godzinie 19.00 grupy teatralnej. Grupa dorosłych prowadzi pani instruktor Małgorzata Siwek-Słomska. To nowa propozycja działająca od niedawna w Ośrodku Kultury. Ośrodek Kultury również prowadzi zajęcia w czasie ferii i wakacji. To właśnie są te propozycje feryjne, nie będziemy ze szczegółami, bo ferie minęły.
twórcy ludowi, którzy są skupieni przy Ośrodku Kultury w Rygnicach, bo rozdzielamy twórców na trzy placówki, chociaż też są wydarzenia, warsztaty, gdzie wszyscy twórcy spotykają się razem z całej gminy. I w Rygnicach pani Krystyna Piątek, pani Dorota Kisielszyna, Stefania Fidowicz, Dorota Fidowicz, Ryszard Wiśniowski, Barbara Początko, Jadwiga Nocek, Edyta Kantor, Anna Wójcik, Marta Piątek, Lucyna Król, Kazimiera Stępień, Katarzyna Niemiec, Marta Kozak. I tu chwalimy się tym, bo to jest dla nas ważne. Dzięki staraniom Ośrodka Kultury pani Krystyna Piątek i Dorota Kisielszyna w roku 2013 otrzymały status twórcy ludowego i spróbujemy w kolejnych latach też wdrażać nowe osoby, no ale to nie przychodzi łatwo, trzeba przedstawić swój dorobek, zdokumentować i ma się to dziać na przestrzeni lat, a nie powiedzmy działalność taka krótka. Tygodniowy rozkład zajęć organizowany w Ośrodku Kultury w Lubczy. Wtorek kółko plastyczne o 16.30, 19.30 aerobik, w środę o 14.30 zespół taneczny, o 15.30 dziecięca grupa teatralna, o 19.00 koło recytatorskie, o 19.00 kościelny chór, który no, świetlica jest pod opieką pani Jadzi, ale chór sobie tam ma swoją próbę. We czwartek o 19.00 areonik. W piątek o 14.30 dziecięca grupa teatralna, o 19.00 koło recytatorskie, o 19.30 dorosła grupa teatralna. W sobotę spotyka się Schola o godzinie 9.30, o 11.00 dziecięcy zespół taneczny, o 12.00 zespół taneczny Amazing, nie wiem czy dobrze czytam, i zajęcia prowadzi ewentualnie pod opieką pani Jadwigi Skowę. I chcę zaznaczyć, że nowa propozycja teatralna w Rygnicach, natomiast w Lubczy jest to już wcześniejsza forma teatralna. I twórcy ludowi, którzy się skupiają w Lubczy przy świetlicy: Agata Marcinek, Agata Niemiec, Anna Załka, Anna Niemiec, Alicja Fiołek, Małgorzata Augustyn, Marzena Cyznarska, Zofia Marcinek, Stanisława Marcinek, Maria Niedziela, Maria Kurek, Agnieszka Mawiarka, Maria Stojak, Dorota Grzesiakowska, Anna Klucznik. I tu przechodzimy do zajęć w świetlicy Film w Zalasowej. W poniedziałek o 13.00 dziecięca grupa taneczna, o 15.00 nauka gry na sekundzie, o 16.00 nauka gry na skrzypcach, o 17.00 dziecięca grupa rytmiczno-baletowa. We wtorek o 13.30 taniec indywidualny, mamy jedną baletnicę tylko, Marta Stepek, Semtek, zawsze te nazwiska się mylą. O 14.00 dziecięca kapela ludowa Zalasa Wiocki, o 15.00 nauka gry na skrzypcach, o 16.00 nauka gry na keyboardzie. W środę o 13.15 nauka gry na skrzypca, o 15.00 nauka gry na gitarze, o 16.00 koło rękodzieła artystycznego, o 19.00 kapela ludowa, zaraz ujemy mają swoją próbę. We czwartek o 13.15 nauka gry na keyboardzie, o 14.00 dziecięce koło plastyczne, o 15.00 mała kapela Zaraz Owiocki, próba, o godzinie 19.00 nauka gry na instrumencie, bardzo ogólnie, bo ani się uczniowie zmieniają. Piątek o 14.00 nauka gry na pianinie. I zajęcia prowadzi Anna Dęc-Zabawa, natomiast w sobotę, tak jak wcześniej wspomniałam, są próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zajęcia prowadzi Stanisław Stańczyk. Twórcy ludowi skupieni w Zalasowej: Maria Olszewska, Maria Kula, Helena Nowak, Julia Kawa, Agata Włoska, Małgorzata Burza, Małgorzata Matów, Stanisława Usarz, Violetta Usarz, Ewelina Matów, Wanda Olszówka, Karina Winkowska, Monika Bielińska, Anna Stok, Urszula Kawa, Elżbieta Krapustka, Danuta Helizanowicz, Justyna Helizanowicz, Justyna Firmuga, Teresa Firmuga, Danuta Janusz, Teresa Hebda, Halina Janusz, Katarzyna Janusz, Zofia Zabawa, Kazimiera Pikta, Natalia Zabawa, Ewelina Zabawa, Lucyna Nowak, Magdalena Zabawa, Izabela Sępek, Krystyna Szatko, Krystyna Sinianoga, Maria Kudyma, Anna Dęc-Zabawa, Zofia Kosowska, Kinga Świerch. Amatorski ruch artystyczny, zespoły, sekcje, grupy skupiają się w Ośrodku Kultury i w skali roku jest to około 400 osób. I przedstawimy konkursy, które są organizowane przez Ośrodek Kultury. Gminny konkurs na maskę karnawałową, w tym roku wziął udział 65 osób.
Gminny konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową. Wzięło udział 165 dzieci i młodzieży, natomiast 24 to osoby dorosłe. Regionalny konkurs piosenki religijnej, czyli propozycja ponadlokalna, ponadgminna. Wzięło udział 35 podmiotów i około 190 osób w tych zespołach się skupiło. Rybnicka parada okien zdętych, obuchar burmistrza Rybnic, eliminacje powiatowe do echa trąbity. W tym roku wzięło udział 6 orkiestr, 217 osób. Konkurs wieńca dożynkowego przy Dożynkach. 12 delegacji wieńcowych wzięło udział w konkursie wieńca. Festiwal Kultury Pogórzańskiej, konkurs o Złotą Podkową Pogórza. Bardzo cieszyliśmy się w tym roku, bo skupiło się 23 podmioty, 240 osób. Gminny konkurs Szobek Bożonarodzeniowy, przykład 14 roku, dlatego że jest on przed nami, ten konkurs. I imprezy rekreacyjne, plenerowe i inne wydarzenia kulturalne organizowane przez Ośrodek Kultury. Spotkanie jasełkowo-kolejnicze odbyła się w Spichlerzu. Święty Walenty, tradycje lubeckie, impreza z programem artystycznym, w którym się tam przebija właśnie wątek dotyczący trochę może nawet Świętego Walentego, ale też dużo o miłości. Rybnicka parada orkiestr dętych, koncert finałowy piosenki religijnej, bo wiadomo, że najpierw jest konkurs, a później koncert finałowy. Górski rajd rowerowy, Rybnice Janna, to jest w ramach rybnickiej muzyki chrześcijańskiej. Sobótkowe święto młodości, dożynki gminne, co roku w innej miejscowości będą się odbywały. Festiwal Kultury Pogórzańskiej, to tak jak wcześniej o konkursie wspomniałam. I wernisaże i wystawy organizowane w Ośrodku Kultury. Czyli pokonkursowe, niektóre są wystawy, a niektóre są o innej tematyce. Czyli była wystawa masek, wystawa na pisankę ludową i plastykę obrzędową, gdzie jest to taka duża liczba uczestników, a właściwie to nie chodzi o uczestników, taka duża liczba prac, że eksponowane są prace i w Spichlerzu, i w Ośrodku Kultury. Dorosła grupa w Spichlerzu, dzieci i młodzież w Ośrodku Kultury. Przed świętami wielkanocnymi organizujemy również kiermasz ozdób wielkanocnych i osoby przechodzące, czy osoby, które wiedzą, że taki kiermasz się odbywa, mogą nabyć ozdoby, które są pięknym, prawdziwym rękodziełem naszych twórców. Jeszcze wspomnę, że jeżeli chodzi o pisankę, to prace najlepsze biorą udział w konkursie regionalnym i tam też nasze panie mogą trochę posprzedawać, że tak powiem, tych swoich prac, a te, które pozostaną właśnie na tym kiermaszu przedświątecznym u nas. W tym roku również odbyła się wystawa malarstwa i haftu pod tytułem Skarbnica Piękna. Autorami tych prac było Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tarnowie. I wernisaż uświetniła grupa Romów swoim występem. Mieliśmy również wystawę prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie i była to wystawa reklamy, malarstwa i tkactwa artystycznego. W tym roku, bo zazwyczaj poprzedza wystawę wernisaż, natomiast w tym roku wyszliśmy z inną propozycją i odbył się finisaż wystawy projektu ilustracji i fotografii pani Katarzyny Foszczy. W chwili obecnej u nas jest wystawa informatora Ryglickiego w paśmie Brzanki, bo pierwsza nazwa to był właśnie informator Ryglicki, co później informator Ryglicki to był jakby podtytuł, a nazywa się gazeta w paśmie Brzanki i w przyszłym roku gazeta ma 25 lat i wydawana jest cały czas. Tym również zajmuje się Ośrodek Kultury. Wystawa Szopek Bożonarodzeniowy, czyli propozycja 14, bo to wydarzenie jest przed nami w grudniu, ta wystawa jest. Sukcesy, ale największe. Nie chcieliśmy już wszystkich, tylko te największe z tamtego roku.
czyli 33. Małopolski Przegląd Grup Kolejniczy, Olitnicką Gwiazdę w Lipnicy Murowanej, pierwsze miejsce Zalasowiocki, Nagroda Górna Zalasowianie i wyróżnienie dla Lubcoków. Przegląd widowisk kolejniczych w Kolbuszowej, drugie miejsce Zalasowianie, trzecie miejsce Mali Kolejnicy z Lubczy, wyróżnienie Lubcoki. Ogólnopolski konkurs grup kolejniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, drugie miejsce Herody z Zalasowej. 18. Ogólnopolskie spotkania dziecięcych i młodzieżowych grup kolejniczych w Podegrodziu, trzecie miejsce Zalasowiocki. I tu mamy 26. Regionalny konkurs na pisankę ludową i plastykę urzędową w Tarnowie, reprezentacja zajęła czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach. Uogólniliśmy, bo mamy całe mnóstwo pierwszych miejsc. I tu 33. Przegląd zespołów regionalnych kapel instrumentalistów grup śpiewaczy i śpiewaków ludowych w Szczurowej. Pierwsze miejsce w kategorii kapel ludowych Zalasowianie z Zalasowej. Pierwsze miejsce w kategorii zespołów śpiewaczy dorosłych grupa śpiewacza z Zalasu z Zalasowej. Pierwsze miejsce w kategorii śpiewaków ludowych dorosłych Halina Bielińska z Zalasowej. Pierwsze miejsce w kategorii mistrz uczeń Anna Wędzabawa i Sebastian Groch z Zalasowej. Wyróżnienia grupa śpiewacza przy zespole w Kuźni Kowala, kapela w Kuźni Kowala. 26. Przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych regionu krakowskiego, krakowiaczek, dłoniowej. Drugie miejsce w kategorii kapel ludowych, dziecięca kapela ludowa Zalasowiecki z Zalasowej. I tu mamy 36. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych, Echo Trombity w Nowym Sączu. Trzecie miejsce dla naszej w kategorii Big Węgrzyk i Orkiestr Rozrywkowy, nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zalasowej, siedzibą, bo jeżeli chodzi o członków, to członkowie tej kapeli są z całej gminy. I tu mamy 17. Dożynki Powiatu Tarnowskiego w Wojniczu. Pierwsze miejsce dla wieńca z Uniszowej, ale również przy współpracy. Ten sukces był przy współpracy zespołów, później u Kowala. Zespół pięknie ośpiewał wieniec i to jako całość zaowocowało na pierwsze miejsce. Ja myślę, Panie Dyrektor, że tym sukcesami musimy skończyć. Muszę dokończyć, muszę dokończyć. To już jest niedługo. To już jest niedługo. Ale jakże, to przecież to zaszczyt. Dyskusja. Cały myślę, że jest dyskusja. Dlatego prosiłbym też. Ale już kończymy, naprawdę. To już jest końcówka. Szkoda, że nie mogę się pochwalić, no cały czas się tłumaczę, cały czas coś udowadniam, jeżeli mam te swoje dwie minuty, okazuje się, że... Nie, proszę mówić, bardzo ciekawie, ale właśnie my to traktujemy jako fajną... I ja uważam, że my to wszystko wiemy, że to się dzieje. O nas trzeba się uczyć. I to nie jest tak naprawdę, żeby... Ja to mam jako właśnie fajne. Zbiór tego, co się faktycznie dzieje, bo tu ani jedna rzecz nie jest wymyślona. Tylko rzeczywiście się odbywa. To powinno być powiedziane na przykład na zebraniu wieńca. Dokładnie. Dobrze. Chyba tutaj brakuje tych osób, które nie wiedziały, że takie rzeczy się dzieją, skoro mają Państwo wrażenie, że za mało się dzieje. Więc tutaj jeśli się dłużej i prosimy, aby Pani Dyrektor zakończyła. No to jest tutaj co oglądać. Czyli pozwolę sobie tylko tyle. Na tamtej stronie była zamieszczona współpraca z Państwem. Tak jak Pani Dyrektor tu wspomniała, współpracujemy z Państwem, nasi pracownicy, czyli jeżeli chodzi o akustykę, o nagłośnienie, biorą udział, oświetlenie i współpracują z Państwem. Przejdź Piotrek dalej. Jak wcześniej wspomniałam, redagujemy, opracowujemy, redagujemy, wydajemy, kolportujemy gazetę lokalną w Paśmie Brzanki. I chcę też przejść do informacji, do promocji, żeby nie było zarzutu, że nie promujemy się. Także zapraszamy tutaj do śledzenia naszej strony i Facebooka. Przejdźmy dalej. I właśnie tutaj. Ośrodek Kultury w Rywlicach stara się dotrzeć do jak największej ilości odbiorców poprzez plakat, zaproszenie, ulotkę, baner, folder, maila, tablicę świetną, gazetę lokalną w Paśmie Brzanki, informacje w radiu i w prasie, SKRD, Gazeta Krakowska, TEMI, Dziennik Polski. Programy imprez i zaproszenia docierają do szkół, instytucji, stowarzyszeń, organizacji oraz mediów. Ograniczenia występują tylko wtedy, jeżeli są to płatne, no to nie zawsze sobie pozwalamy, bo nie mamy środków. Odnośniki do naszej strony internetowej są
w instytucjach, w szkołach, w jednostkach gminnych. I podsumowanie. Ośrodek Kultury w Rybnicach jest instytucją kultury gminy Rybnice, działający na terenie całej gminy oraz reprezentujący gminę poza jej obszarem. Oprócz działalności kulturalnej dostosowywanej do potrzeb mieszkańców prowadzi działalność statutową związaną z wynajmami oraz ściśle współpracuje z jednostkami organizacyjnymi gminy. Ośrodek Kultury w Rybnicach jako instytucja kultury posiadająca osobowość prawną prowadzi odrębną działalność w zakresie finansowym, prawnym i organizacyjnym, BHP, PPOŻ, obrona cywilna, zarządzanie i regulaminy dotyczące organizacji i finansów, sprawozdawczość budżetową, GUS, ochrona środowiska, mienie komunalne, kadrowa, płacowa, zamówienia publiczne, refakturowanie i fakturowanie, czynności związane z VAT i obrotem bezgotówkowym i gotówkowym, kasa fiskalna. Ośrodek Kultury w Rybnicach nie jest jednostką organizacyjną gminy Rybnice. To tak, nie wiem, taka wkradła informacja, to jest oczywiste. I jaka kadra? Nie ma nas tak dużo. Dyrektor, główny księgowy, pracownik do spraw kadr, prac biurowych, instruktor muzyki, instruktor zalasowej opiekun amatorskiego ruchu, co przedstawiałam wcześniej, instruktor opiekun amatorskiego ruchu artystycznego w Lubczy, instruktor opiekun świetlicy zespołu i zespołu ludowego, częściowo wykorzystywany na pół etatu w Rybnicach i w Kowalowie. To jest dwóch wśród tych pracowników mają tylko pół etatu. Referent, akustyk, informatyk, zresztą przeważnie nasi pracownicy mają bardzo dużo zlepek swoich, zabrakło słowa, przydziałów czynności, dziękuję. I jeszcze oprócz tych 8 osób, a etatowo 7, mamy dwóch instruktorów, umowa, zlecenie. I jeszcze przypominamy, że na nasze wydarzenia, kulturalne zajęcia, propozycje jest wstęp wolny, bezpłatny. I dziękuję. Dziękuję pani dyrektor za bogatą prezentację i jeszcze raz podkreślam, spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby oceniać kogokolwiek, wykonywać tutaj jakąś ocenę pracy GOWK-u. Spotykamy się raczej, żeby zająć się propozycjami, które wychodzą od strony mieszkańców. Państwo dzisiaj tutaj jako, myślę, bardzo zaangażowana grupa, liderzy społeczni, przedstawiciele szkół, sołtysów, rady młodzieżowej, twórcy, jesteście Państwo tutaj takim zaczynem, który pozwoli nam potem przełożyć to na głosowanie, szerszą konsultację społeczną. Proszę teraz o zabranie głosu pani Barbary Kajzer w związku z tym raportem. Odniesiemy